21 października witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z ziemi moabskiej. Po mojej lewej stronie możecie oglądać góry Moabu, po prawej stronie wody Morza Martwego, tam w oddali możemy spoglądać na ziemię Izraela. A dlaczego dzisiaj z tego miejsca? Myślę, że wytłumaczy to nam jeden z dzisiejszych tekstów. Czytamy go z Księgi Rut w rozdziale 1, wierszu 16. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Drodzy, żeby zrozumieć słowa, które wypowiada Rut, musielibyśmy się cofnąć jakieś 10 lat wstecz w tej historii. Kiedy to z Betlejem Judzkiego wychodzi Elimelech wraz z swoją żoną Noemi, wraz z dwójką swoich synów i szuka miejsca dla siebie, szuka miejsca do życia z powodu głodu, który nastał w ziemi Izraela i znajduje to miejsce tutaj w ziemi moabskiej. Tu zostaje przyjęty, tu się osiedla, tu jego synowie znajdują żony, planują, by tutaj pozostać, tu założyć już swój dom. Ale ta historia toczy się inaczej. Umiera Elimelech, umierają dwaj jego synowie, pozostaje Noemi wraz z dwoma swoimi synowiami. Postanawia je odesłać, by tutaj, w tej ziemi, z której są, wróciły do swoich domów i tu znalazły schronienie, a sama postanawia wrócić do Betlejem Judzkiego. Jedna z nich, Rut, postanawia jednak pójść z nią, być tą, która w nowym miejscu będzie próbowała zacząć życie na nowo. Będzie tą, która będzie postanowiła być wierna swojej teściowej Noemi. Ale w tej historii, w tych słowach, drodzy, najważniejsze jest dla mnie słowo twój Bóg, mój Bóg. Bo to znaczy, że te 10 lat wspólnego życia to było też życie składania świadectwa o Bogu, który zaopatrza, Bogu, który prowadzi, Bogu, który nadzieje. I myślę, że słowa, które wypowiada Rut, to słowa, które mówią o tym, że w Bogu mamy nadzieję. O tym, że jest ten, który prowadził i jest ten, który będzie prowadził. Ale to jest też, drodzy, historia o tym, że często ludzie z powodu głodu, z powodu umierania szukają swojego miejsca na ziemi. I ważne jest to, by w kraju, do którego przyjdą, mogli znaleźć schronienie, mogli znaleźć wsparcie, mogli znaleźć chleb do życia. Czy tak jest dzisiaj? Czy takie my dzisiaj dajemy świadectwo? Z tym Was zostawiam, a teraz zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko, co z Twojej ręki mamy. Dziękujemy Ci za to, że w Twoim ręku mamy schronienie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który wyznacza człowiekowi drogę i kierunek. Daj nam, Panie, byśmy byli dobrym świadectwem dla tych, którzy mogą Ciebie poznać, którzy na podstawie Twojego świadectwa, naszego świadectwa, mogą później powiedzieć: Bóg Twój, Bóg mój. Dlatego prosimy Cię, Panie, byś uczył nas, jak w tym świecie, w którym przychodzi nam żyć, w tym miejscu, w którym przychodzi nam żyć, być dobrym świadectwem. Daj też nam, Panie, takie spojrzenie na wszystkich tych, którzy dziś szukają swojego miejsca na ziemi, byśmy w mądrości potrafili odpowiadać na wszystkie troski, ale przede wszystkim byśmy w tym wszystkim pozostali wierni Tobie. Prowadź nas, Panie, i błogosław. A wszystko to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.